Eluwina, witam w odcinku z pocztówek. Co to jest? Kocia piżama. Dobra, to se zaraz zrobimy. Ja bym chciał te pocztówki. Lubiłem te wycieczki. Aż dziwnie o tym myśleć. O, super, stary! Tak się cieszę. To znaczy, on się cieszy. Zaraz mu powiem. Jesteś naprawdę w porządku, Spider-Man. Teo jest super. Uwielbiam gościa. Pisało Tedy, a nie Teo. Nie Tedy, tylko Tedy. Źle powiedziałem. A, że takie ZTT, że po kolei, dobra. No, jeśli nie widziałeś łaś poprzedniego odcinka, to zapraszam. Ukończyliśmy główną linię fabularną. Teraz już jest tu samowolka totalna. Naprawdę możemy sobie zmieniać ten? Mogę sobie... Co? Bezchmurny dzień, poproszę. A tu nie chcę uruchamiać. Co to? Niesamowity, jasne wskazówki do zagadek, nie. Efekty z podpowiedziami, sceny szybkiej podróży. Wstrząsy kamer, czemu nie? Pełne. Kocia piżama, to wiem. To co mogę? Co? Nie przeczytałem. Mam 20 poziom. Hej, mamo! Masz czas? Pewnie. Co się dzieje? Dobra. Muzeum Historii Naturalnej. Na pocztówce było napisane, patrząc na park, dźwigając świat na barkach, strzeżemy wskazówki. To jednak nie ta figurka. Co ja mam zrobić? Przy wejściu obok Central Parku stoi pomnik czterech gości z globusem. Może o to chodzi? Spider-Man! Wybacz, że ciebie powtórzyłam. Z wami pomoc. Trzy punkty ujemności, no. Umiejętności. To procent, a nie dostałem achievementu. Sorki. Patrząc na park, dźwigając świat na barkach, strzeżemy wskazówki. Muszę zwrócić. Mam kolejną pocztówkę. O! Nowy Jork! Na tej jest Empire State Building. Na szczycie Empire State... Pendrive. Znajdziesz parę ślepych oczu. Czy jakieś zwierzę pewnie. Jest również pendrive. Hej chłopie, wszystkiego dobrego. No Boże. Tata. Myślisz, że podchodzi to dobry pomysł na 16 godzinę? Wycieczka szlakiem wspomnień. Pamiętasz to lato, kiedy ty i Finn chcieliście co weekend jeździć do muzeum? Zdradzę ci sekret. Uwielbiałem ten panie. Wcześniej miałem poczucie winy, że nie daliśmy ci rodzeństwa. Wiesz, że nie układa mi się z ludźmi, ale gdyby nie on, to czego bym 18? I kiedy widzę cię z Finn, czuję się mniej winny. Masz siostrę. Z nią i z Gankiem nigdy nie zostanę sam. Kocham cię, chłopak. Widzimy się przy kolejnej wskazówce. Wow! Dawno nie słyszałem jego głosu. Mam nadzieję, że do kolejnych wskazówek też nagrał wiadomości. Cześć, Śpiochu. Znalazłeś notkę? Tak. I usłyszałem wiadomość.
Od taty. Jak to zrobiłaś? Tata przygotował wskazówki w zeszłym roku. Wiem, że ciężko ci po przeprowadzce. Chciałam, żebyś usłyszał jego głos. Pomógł mi. Dzięki, mamo. De nada. Baw się dobrze. I pamiętaj, zawsze ci pomogę. I zawsze cię wysłucham. O, trzy paski to z tego cię. Możemy mieć. Pamiętam w No Way Home, Andrew Garfield właśnie mówił, że to jest jego miejsce właśnie takie, właśnie Empire State Building, ponieważ tu ma lepszy widok i tu wybiera chodzić, ogarnąć swoje myśli. Parę ślepych oczu. No co, na szczycie. Nie. Wow. Może chodzi o lornetkę na platformie widokowej. Wow. Muzeum Sztuki Współczesnej w Greenwich. Pamiętam je. Znajdź kamieninę ukrytą we współczesności i spójrz w górę. Wycieczka. Poczekaj, tato. Empire State Building. Byłem opiekunem. Pozoranie się z autobusem pełnym 10-latków to dramat, synu. Jechaliśmy 3 godziny i kto jeszcze pojawił się na miejscu? Sam pajęczak. Walczył z walczeniem. Jak tylko wyszliśmy z Indy, od razu musieliśmy się ewakuować. Najbardziej zapadło mi w pamięć, że chciałeś zostać. Powiedziałeś, Spider-Man nas potrzebuje, tato. Prawdziwy z ciebie bohater, Miles. Nigdy nie trać odwagi. Szukaj kolejnej wskazówki. Bohater. Jeśli nim jestem, to dlatego, że obserwowałem tatę. Tęsknię za nim. Szczególnie teraz. Ja również, Miles, bo byłem przy zamachu na twojego tatę przez Stana Lee. Jeśli nie oglądałeś mojej serii Minecraft Spider-Man Remastered, to zapraszam. Tam dowiecie się wszystkiego. Nie, trąb. To był początek, czyli zakończenie i początek. Te stacje ustawiałem jako Peter. Czasy młodość. Fajnie jest tak skończyć wakacje, kończąc Spidermana. Tak, ja to nagrałem 22. Wszystko. Dobra, Muzeum Sztuki Współczesnej. Znajdź skamielinę ukrytą we współczesności i spójrz w górę. Ej. Czy nie ma skamieliny na balkonie muzeum, tym wychodzącym na rzekę? Warto zerknąć. Dzięki za podpowiedzi. Wciąż jestem pełen. To było znajdź ten i spójrz w górę. Wskazówka. To chyba idę do CODB. Gdzie królują pieniądze, pośród świateł znajdziesz świetne brzmienia. Wall Street? Do Muzeum Sztuki Współczesnej musieliśmy was... chyba zaciągnąć. A ty was obchodzą jakieś plecy. Wiedzieliśmy z mamą, że trzeba nam pokazać, jak dużo robi przez ten świat. Punkt widzenia zmienia wszystko. A kiedy staliście przed tym psychologicznym portretem Magic Davis, patrząc z zachwytem, wiedziałem, że rozumiecie. Ten pomarańcz, złoto. Chyba nie sądziliście, że świat może tak wyglądać i że wy możecie tak wyglądać. Dostojnie. Jestem dumny, że dotarłeś do tego. Zobaczmy, jak ci pójdzie dalej. Finn i ja miesiącami rozmawialiśmy o tej wycieczce. Mama i tata wiedzieli, jak zainspirować. Thank you.
Jeszcze trochę. Łatwe pole. Okej, COBB. Szukamy. Wisi wśród świateł. Czyli tu. Jedziemy. Ucho Marabila. Ulubiona knajpa taty. Pod Stuyvesant umościł się potwornie dobry posiłek. Tchę. Spędziłem w COBB z twojej wódki. Na tej malutkiej scenie grali wszyscy nasi ulubieńcy. Aaron też raz wystąpił. Nie było najgorzej. Kiedy w końcu powiedział mi o swojej nocnej pracy, zabrał mnie właśnie tu. FNAF? Z dnia widziłem to miejsce. Nie chciałem się zabierać i... Spodobało mi się, tak samo jak mnie. Oto co zrobimy. Znajdź coś, co chciałbym zobaczyć. Ja stawiam. Staruszek pokaże ci, jak kiedyś wybiło na pakiecie. Kolejna wskazówka jest twoja. Papa chciał mnie tu zabrać na koncert. Muszę chwilę ochłonąć. Czemu cały czas jest wychodzące i mama, ale nic nie mówi itp. Pomocy, mama w grze mi się zepsuła. A te krabo restauracji też nie pamiętam. A tu to chyba walczyłem z Fiskiem. Tak mi się wydaje. Kiedyś. Ucho Marabila! Święte miejsce dla taty. Pod Stuyvesant umościł się potwornie dobry posiłek. Chyba wiem, o jakiego potwora mu chodzi. O tego, nie? Wskazówka musi być na homarze Bilu. Gość może przerazić. Jest. Znam to miejsce. To Art. Żaden list nie trafi do tego zamku, nie zatrzymawszy się przy bramie. No, tak daleko. To już se pojedziemy. Muszę zobaczyć, ile mi zostało miejsca na dysku. Jeszcze sporo. Ej, co? Tego jeszcze nigdy nie miałem. Co? Kolejny hej, mamo. No. Masz czas? Pewnie. Co się dzieje? Właśnie wyszedłem z kościoła. Myślałem o Finn. I... Opowiedz mi. Uratowała mi życie. I tobie. I wszystkim innym. Ale to ona nas najpierw naraziła na niebezpieczeństwo. Tylko, że kiedy zobaczyłem, co się stało z Rickiem, zrozumiałem ją. Ludzie są skomplikowani. Na przykład wujek Aaron. To dzięki niemu Krieger trafił do więzienia. Pomógł nam też w ewakuacji Harlemu. Ale kiedy na niego patrzę, przypominam sobie, jak cierpiał przez niego twój tata. Tak. Nie musisz oceniać tego, jak żyła Finn. Ani jak odeszła. Pamiętaj, kim była i za co ją kochałeś. Zawsze wiesz, co powiedzieć. Patrzcie, 2, 1, to 5. Moja praca. To jest Art. CJ Walker Park. Znam to miejsce. W Harlemie. Pod obręczą, gdzie uczyłeś się latać, twa podróż dobiega końca. Nie. Nie chcę, żeby to był koniec. Koniec gimnazjum.
Kiedy z film zobaczyliście budynek Art Space, czuliście się... O, serio, to już koniec. To bliski koniec. Byliśmy z mamą tacy dumni. Nasz syn i nasza przyszywana córka kończą naukę ze świetnymi wynikami. Wiem, że było wam przykro, że poszliście do innych liceów. Ale powiem ci coś. Przyjaźnie nawiązane w dzieciństwie, te prawdziwe, są wieczne. Jeszcze się spotkacie. Może to będzie za kilka lat, może za kilkadziesiąt. Jeszcze jedna wskazówka. A może pewnie nie możesz się doczekać końca. Prawda, lub się odnaleźliśmy. Ale nie tak, jak sobie wyobrażał. No cześć! Chciałem powiedzieć... To tutaj, CJ Walker Park! Pod obręczą, gdzie uczyłeś się latać, twa podróż dobiega końca. To. Rany... Tyle wspomnień. Dotarliśmy do końca. CJ Walker Park. Pamiętasz, jak graliśmy tu w każdej wakacji? Wujek pokazał ci, jak w wielkim stylu dotrzeć pod kosza, ja, jak bezbłędnie trafiać. Nigdy nie zapomnę, jak razem z Finn próbowaliście zrobić alley-oop z mamą. To miejsce przypomina mi, że w życiu każdego człowieka liczy się tak naprawdę tylko jedno. Ci, których kochasz. Ty, mama, Finn, Ganki, nawet twój wujek. Każdego, na kim ci zależy, miej w sercu, a nigdy nie zbłądzić. Wszystkiego najlepszego, synu. Robię to wszystko dla ciebie. Chcę się płakać. Kurde. Nie byłem na to gotowy. Cześć, mamo. Właśnie skończyłem podchody. Bardzo dziękuję, że się tym zajęłaś. Przez chwilę czułem, jakby wrócił. Nigdy nie odszedł, Micho. Kocham cię. Ja ciebie też. Przykre. Wycieczka w piątej klasie. Do Muzeum Sztuki Współczesnej. Połowę młodych. Ej, nie tak. Koniec gimnazjum. Dotarliśmy do końca. Chcę się płakać. A dobra, do następnego odcinka, to będzie ostatni taki już odcinek, bardziej trochę fabularny, no, do zobaczenia, pa pa.